Cześć, czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w WTS-ie. Tym razem to jest chyba siódmy odcinek. Witam Was serdecznie. Ze mną jest Bastek, który teraz się przywita. Hello. I Bastuś, krótkie tutaj opowiadanko urządził o naczepach. No ja niestety nie mam levelu. Aby uzyskać dostęp do menadżera naczep, musisz kupić pierwszą naczepę. Ale ja w tej chwili jeszcze chyba nie mogę kupić naczepy. A może mogę, ale tylko tą podstawową. Nawet nie mam ciężarówki, więc zakupowanie naczepy dla mnie to jest... No właśnie. Platforma ze stalową podłogą, malowana cysterna spożywcza, no tu jest teraz dużo fajnych, bo było dużo mniej. Teraz ciągle przybywa, nie? Więc na pewno będę chciał w przyszłości w taki jakiś fajny zestaw z własnym malowaniem pójść. Nie mówię, że nie, ale w tej chwili jeszcze jestem na dorobku. Tak jak wam zapowiadałem w poprzednim odcinku, biorę kredyt jeszcze. Mam teraz, ile mam kasy, gdzie to się pokazuje, Boże, 47 tysięcy. Potrzebuję jakieś 107, żeby móc bezpiecznie kupić jeszcze jedną ciężarówkę i jeszcze jednego kierowcę. 10 tysięcy kredytu, no jakaś tragedia. Ale to też pozwoli mi, słuchajcie, sobie utrudnić życie. Ja myślę, że w tym wypadku jest to wskazane. Jak gram na singielku, jak chcę, żeby było ciężko, no to takie, myślę, dwa kredyty, a nawet już chyba teraz więcej niż dwa. Teraz mam już chyba 4 kredyty albo 5. Na łączną kwotę. Ale to jest bez zadłużenia, ale co ty? Jakąś nową kwotę, kurczę, w tej chwili łącznie to jest chyba 400 tysięcy niemalże, więc mało to nie jest. Ale co z tego, słuchajcie, co z tego, jest zabawa, a jak jest ryzyko, to jest zabawa. Ja tam się w sumie cieszę, bo jest ciekawie. Mam do wyboru 3 ludzi, oczywiście biorę panią, która ma tutaj nawet jakieś perki. Więc wrzucamy ciebie, moja droga Joni, do Iveco i jedziemy, słuchajcie, dalej. Zostało mi 9 tysięcy. Zostało mi 9 tysięcy, a kredytu mam 10. I dopiero teraz się pozbył save'a, bo żeś miał za dużo pracowników. To ile teraz chcesz mieć pracowników? Ale teraz gram od początku, więc to jest trudno. 2. Na razie nie ma. Teraz to kolejnym zakupem to będzie nowa własna ciężarówka, więc nic innego nie będę robił. Ach, słuchajcie, co mogę? Kolonia Erfurt. Za 10 700 misja, to jest coś dla mnie, słuchajcie. Wartościowy towar i ważna dostawa, więc ja w to w perki wpakowałem. Stąd minimalnie wyższa kasa. Tylko nie wiem, jakiś dystans, a zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, no mówiąc bez oglądek, muszę jechać, bo w tej chwili... Znaleziono sygnał GPS. W tej chwili, jak mi ja takie tu zejdzie, to będę na minusie. A pracownicy na początek nie chcą zarabiać zbytnio. No wiesz co, pierwszego dnia mi zarobił 1400, mówię, jak świetnie, a drugiego i trzeciego 400 i 300 euro. Skręć w lewo. I generalnie tragedia. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ale ten daf ładny w środku. No i właśnie dafikiem jeżdżę. Ale ja chyba zgubię to beżowe Volvo, bo ono mi się podobało, słuchajcie, najbardziej. Beżowe Volvo, moim skromnym zdaniem, było najpiękniejszym Volvo ze wszystkich Volvo. Nie wiem, kojarzę, kiedyś miałem, nie wiem, czy wiesz, o które mi chodzi. Jest takie Volvo... Rozrzech sobie kupił Volvo, ale tak generalnie większość tak cieszy, że takim manym i ten Iveco trochę pojedzie. Jest takie Volvo, nie powiem ci które, ale jest jedno, ma beżową skórę w środku, nie? Mi się osobiście takie samochody z takim środkiem mega podobają, ale wiem, jak to jest niepraktyczne, więc nigdy takiego nie kupię. Ale to Volvo właśnie takie beżowe super.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dojadę sobie do tej kilonii teraz i zarobię, zarobię na kredyt. Aczkolwiek już zapłaciłem 200 euro za czerwone światło, więc mniej niż na kredyt. A właśnie, czy ty kojarzysz, o której, nie, bo nie jechałeś na kredycie, nie wiesz, o której godzinie schodzi kredyt? Nie wiesz. O północy chyba, nie? No, może o 12. No, ale może o północy. Dokładnie, ja czy teraz, że cały czas nie pamiętam, kiedy ja miał kredyty tutaj w budżecie. No tak, ale to jest to, co jest właśnie idealne. Przecież ja sobie zrobię jedną rzecz. Sobie trochę rękę przyciszę. Ale jedna rzecz właśnie taka dosyć ważna. Słuchajcie, właśnie sekundę zmniejszmy. O, dobra. Że jeżdżę normalnie, czyli normalnie dla mnie, czyli RS-120. Jestem w Niemczech, czyli mam autostradę, nie muszę się kitłasić po jakichś tam polnych dróżkach. Fajne też to, że zaraz albo niedługo będzie do mnie dzwoniła żona z córeczką na plotę. Więc znowu bez sensu zacząłem trochę grać, ale no, zacząłem grać, bo Bastek jest, no, chciałem trochę z Bastkiem posiedzieć, więc jak już siedzę przy tym kompie, to chociaż nagram odcinek przy okazji. Także po prostu powiedz jeszcze raz, jak możesz, o tych naczepach, które są najlepsiejsze teraz, które się najbardziej opłaca kupić. Trzymaj się. A ten, nie wiem, które są najlepsze, bo to, znaczy wiesz, są różne, możesz mieć powiedzmy podchłodnie i potem tak jakby ten przewozili te materiały tam powiedzmy medyczne. Medyczne, ale to dodajesz te produkty. Tak normalnie mało kraje są te produkty, więc jest problem. A chemiczne może w zasadzie w wielu miejscach, więc jeszcze tak wymyślał, że tanią naczepą przy kupnie, bo nawet nie trzeba, nawet nie ma zbytnio opcji tam zbyt dużo, jest pod kontenerówka. To ta większa, bo to wiadomo, więcej towaru, więcej kasy. Więc mam taką podkontenerówkę, ta co 2,20 albo 1,40 może ściągać. No i tym śmigom. I szukam głównie chemiczne, bo one są więcej płatne, bo że te ADR-y porobił teraz wszystkie. Więc głównie teraz chemia Boża. Chociaż niekiedy warto mi przeskoczyć krótko trasa, powiedzmy, jakąś pilną trasa, która jest krótko, a dobrze płatna. No właśnie, tylko ja tutaj ADR-ów nie mam, nie będę raczej długo miał, bo to trzeba 5 leveli wskoczyć, czy szerzej mieć wszystkie. Ale czego nie możesz? ADR-ów na tym save'ie, jeszcze nie mam wybadanych. A, no to ja nie mam wybadanych. Ale to jest właśnie powiedzmy, bo ja tak nie do końca to jeszcze jestem przekonany. Czy naczepa się opłaca? Znaczy, może więcej kasy płacone, a ile ale jest dużo więcej, tam jest mało. No my kiedyś na początku, jak to weszło, to chyba oglądaliśmy. I ta różnica w kasie była minimalna. Kiedyś przynajmniej. To się zmieniło? Znaczy nie wiem, jak tam ten, ale sama naczepa to jest kwestia tam chyba 35 tysięcy. Ja że tak przed chwilą zerkał, że 35 tysięcy to nie jest jakiś wielki koszt, patrząc na podkontenerówkę, bo docelowo chciałbym jak 18 poziom bodajże na tym sejwie. To kupić platformówkę, która będzie mogła podpinać kontenery, bo wtedy by tam mógł się jeszcze urozmaicić, żeby powiedzmy tam wozić cegły, jakieś tam deski czy tam. Bo mi się wydaje, że jak w ogóle naczepy weszły, może ktoś z widzów mnie wyprowadzi z błędu, to my patrzyliśmy na te ceny i ładunek z naczepą i bez naczepy to było 70 tysięcy różnicy w zysku, nie? I tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że możesz to uszkodzić, to było, przynajmniej jeżeli chodzi o moje umiejętności jazdy, to było nieopłacalne, bo więcej wydawałem często na naprawę naczepy, niż była różnica w zarobkach, nie? Tak, jest to tam poniekąd, że tak powiem, problem, bo to musisz płacić za te naprawy, no i jest to koszt, że tak powiem. Ale z drugiej strony tak jak do 7 tysięcy, ale my to wtedy mieli już na zaawansowane chyba poziomie. No tak, tak, tak. A tu jak na początku liczysz każdy grosz, to powiedzmy, czy dostaniesz 13 czy 15 tysięcy za kurs, no to do 2 tysiące tych, to nie chodzi na tych niskich poziomach.
A poza tym, to tak, no tak się postanowił, że to będę wydawał. Ale nie, to jest fajne, bo to dodaje ekologię. To jeszcze jak masz malowanie, jak firmę, to jest to, co wygląda, to super. Tutaj jakby do walorów wizualnych nie mam nic, bo to jest absolutnie, no oczywiście plus. Na konwoje znaczeniami własnymi super sprawa, nie? Zgadzam się w 100%. Natomiast tak finansowo, to przynajmniej kiedyś to się nie opłacało. Czy z tym opłacaniem, nie opłacaniem, bo też z kobietą, my to już oglądali, pierwsze to wchodziły. A jak to jest teraz, jak oni tyle zmian proponuje i tak dalej, więc... Trzeba było za każdym razem porównywać, powiedzmy, teraz jakie zyski są z tego. Nie, wiesz co trzeba by zrobić, bo ty masz program, trzeba dodać tą samą trasę. Ten sam ładunek, ten sam priorytet i na ładunek z tą naczepy i bez naczepy, nie? I wtedy byś miał porównanie. Jak no, dodasz takie same dwie prace, nie? Wiesz co, jak dojadę do celu, to mam 300 km, to jakieś pół godzinki. To może zobaczymy. Bo wiesz, bo jak dodasz takie same trasy w tym samym wagonku, to będziesz widział, o co chodzi, nie? No dokładnie, ten sam towar dodać, to można dodać jako nasz transport, czyli bez swojej ciężarówki, ze swoją ciężarówką, no, i w ogóle naczepę. A tak w ogóle to mnie właśnie złapała policja i już mam 3000 mniej. To co, wyłącz pan to? Nie. Ponarzekam, ale nie wyłączę, bo to ważne. Muszę mieć karę za to, że szybko jeżdżę. Tak, ja mam i tak ograniczenie 90. A ja do 150. Nie, to ja bym ograniczył na 90 i tyle. Jutro jak będziesz wieczorem jakoś, czy nie wiesz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, bo jutro pracę na siłowni jadę. Ale tak koło pewno 19 będę. No, możesz zawsze dać znać to. Czy 19 to jest jakaś problem, która jest w wiadomości, czy coś zobaczyć, a jutro koło 20. No i znowu mandat 1500, świetnie. Na minusie dojadę. Tak, bo tutaj wiesz, w Niemczech to masz mandaty od prędkości. Jak jadę 150 na godzinę, to dostaję 1800 euro mandatu na przykład. No to ja jakby na konwoju jechali w miasto, wjechał na 50, że wjechał 90, to dostał 10 tysięcy euro. O jest. To musiało boleć. Nie, tam mam parę miliardów dodanych. O, prawie 1000 euro, że teraz dostał kary, okej? Może przez stację benzynową przejeżdżał 70. Tak się jadę spokojnie, a przynajmniej do mała wiada się na stacja, jeżeli odhacza. I pełną prędkością, że tam wjechał 70 i bum, i ma tak poza mną policję. Ach, takie przyjemności w ETS-ie. No ja wiem, ja się teraz śmieję się, że nie zarobię, ale tą trasą zarobię na kredyt, zaraz zacznę następną, to i tak pójdę na lekki plus. Nie ma co narzekać. Z prawej strony, a następnie
skręć w prawo. Skręć w prawo. A już zaraz będę się teleportował na ten w porządku. Znajdziemy inną trasę. Pierwszy raz na tą sejwę, tak dalej, tak dalej. Do Aberdeen. Ty kupiłeś te nowe dodatki, czy nie? Jakieś tam może czarne, czy coś? Kupiłeś? Komplet. Ja wtedy przez tę promocję, co było na 7-lecie, we wrześniu było 7-lecie i było 77% na wszystko. No właśnie nie wiem, czy kupować jakieś nowe dodatki. Zamiast szkoda mi kasy. Wszystko zależy od tego, ile wydam na remont, nie? Za dużo. A, to na pewno. Jak zawsze. A ty masz zmęczenie załączone, czy nie? Mam załączone, ale wiesz, jak mam te szybkie misje, to nie ma zmęczenia, bo to są, mam krótkie trasy, nie? A, no w sumie na razie... To zawsze wypoczęty do trasy startuję i paliwo ma zatankowane, nie? A że jadę maksymalnie 550 km, no to on się nie zdąży zmęczyć, nie? Nie, po prostu sobie wyłączył, że nie było w ogóle zmęczenia, jak to by było na to uwagę. Podjechać tylko za dnia, porobić fotki z jednego punktu i zostawić. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Kierowca zarobił 816 euro. Nawet na moje mandaty nie zarobił, no to za wojska. Skręć w prawo. I to ten starszy, co już mam go dwa dni. Dojada z tym ładunku, może też wezmę sobie na kredyt. Ale po nocach. Ale aż jestem ciekawy, o który ten kierowca schodzić. Chyba, czy tego nie ma nigdzie napisanego. Czy mam sobie googlać? Swojej naczepy, to masz to, że bierzesz w zasadzie każdy ładunek jakiejś zatrudnika, mając swoje naczepa, to mi wszystko może załadować. Ale zawsze chcę coś znajdziesz. Ale to i tak, sobie przecież głównie dodajesz trasy, więc... Nie, na tym sejwie teraz robisz ani razu nie dodaję. Tak? Tu jadę uczciwie, że tak czasy w zasadzie dodaję tylko na tym, co mam ten drugi na konwoje, żeby tam... Czekaj, zobaczę, czy tutaj w Kilowie nie ma żadnych pytajniczków, to mi się podjechało. Bo tutaj nie mam, wolny jak ptak, jak jeżdżę. Nie ma tu nic. Dziwne. Tu w zasadzie jeżdżę na uczciwie, że tak powiem. To co daje gra, nic więcej, bo... Przed tym, że się save'a zaczął, ale z promocją i jeszcze tam z modami, tylko na singlu, ale potem wlazło ten 1.37 i się okazało, mody się gryzły, save'a mi rozwaliło i... Przygotuj się do skrętu w lewo. Tak, do teraz już bez mody, bez promocji, bo to tylko potem komplikuje życie. No promoc to chyba jeszcze, ale mody, nie? Znaczy młody tak, ale promoc też się potem rozwala system, że tak powiem, bo zmieni się wersję i musisz czekać do nowej wersji. Skręć w prawo.
No i co, na nowej wersji byś się pograł, a nie możesz, bo jeszcze promocja nie ma przez miesiąc czy przez dwa. Przygotuj się do skrętu w lewo. I albo bierzesz broń na starej wersji, albo... No właśnie. I po tym przygodzie z tymi właśnie modami, że nową wersję, niekompatybilne mody, rozwalimy mi save'a. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. To jest minus wienie na modach, nie? Doskonale. 10 tysięcy poszło. Level 6. Co ja miałem wziąć? Boże, ta strzałeczka to było co? Muszę sprawdzić. To jest ważna dostawa. Ważna dostawa i wartościowy ładunek. To się opłaca robić. W moim wypadku. Zobaczmy. Wysoka wartość. Warto mieć przynajmniej po jednym było odpierane z każdego, bo to potem może to zlecenie w ogóle otwarte. Ale ekologiczne jazdy mi się nie opłaca, bo nawet nie mam własnej ciężarówki, więc to nie ma sensu. Ale tak, w ładunek ale wysoki... Ale są takie zlecenia, bo jak nie otworzysz ADR-a żadnego, to nie bierzesz żadnego zlecenia. No to ADR-a to wiem, ADR-a to wiem, będę robił. Tylko właśnie zastanawiam się, czy robić wysoka wartość, da mi 10% do, jak zrobię sobie drugi poziom, to mam 10% co dostawa o wysokiej wartości. Delikatny ładunek. 10% dostawa na czas. Pilne dostawy. Ważne dostawy. Ważna dostawa, to się chyba opłaca robić, bo to masz dużo bonusów. Masz 6%. Jak w ogóle rozpoczniesz, to już wtedy takie zlecenia w ogóle. Ja już mam rozpoczęte. Słuchajcie, muszę kończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Żona dzwoni. Dziękuję wam pięknie i pa, pa, hej.